Czyta Wojciech Stagenalski. Zapraszamy do słuchania. Leon Madejski. Zbrodnia za zgodą pokrzywdzonej. W niedzielę 22 lutego 2015 roku komenda rejonowa policji w Gdańsku została poinformowana o zwłokach młodej kobiety, które leżały pod cienką warstwą liści w parku w Brzeźnie przy ulicy Krasickiego, nieopodal wejścia na plażę. Często spacerują tutaj zarówno gdańszczanie, jak i odwiedzający trójmiasto turyści. Zwłoki znalazł przypadkowy przechodzień, który w niedzielny poranek przyszedł tutaj z psem na spacer. Czworonuk w pewnym momencie oddalił się od swojego opiekuna i zaczął nerwowo kręcić się przy kupce liści, które ktoś celowo usypał kilkanaście metrów od nadmorskiej promenady. Kilka minut później mężczyzna dokonał makabrycznego odkrycia. Zdenerwowany, bo dookoła nie było żywego ducha, wyciągnął telefon komórkowy i wystukał numer alarmowy policji. Niespełna kwadrans później w parku zaroiło się od radiowozów. Policyjni detektywi rozpoczęli rutynowe działania, zabezpieczając wszelkie ślady kryminalistyczne. Przez niemal dwie doby prawie 150 policjantów szukało wszystkiego, co mogło pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci młodej dziewczyny. Mimo wysiłków nie udało się odnaleźć narzędzia zbrodni ani innych śladów ważnych dla dochodzeniowców. Jedno było pewne. Wprawdzie ktoś nieudolnie próbował zamaskować miejsce ukrycia zwłok, jednak wszystko wskazywało na to, że dramat rozegrał się właśnie tutaj. Przy Denatce nie było żadnych dokumentów, jednak szybko ustalono jej tożsamość. Okazała się nią siedemnastoletnia Agata G. z Wejcherowa, której zaginięcie zgłosiła rodzina ostatniej nocy. Agata w Wejherowie uczęszczała do szkoły podstawowej i do gimnazjum, ukończyła je z wyróżnieniem. Potem rozpoczęła naukę w liceum ogólnokształcącym w Gdyni, gdzie wybrała klasę o profilu mundurowo obronnym. Ukończenie takiej klasy nie daje wprawdzie żadnych specjalistycznych uprawnień, niemniej ich absolwenci w czasie rekrutacji na niektóre kierunki w szkołach wyższych mogą liczyć na dodatkowe punkty, a tym samym zwiększyć swoje szanse na przyjęcie. Czy Agata wiązała swoją przyszłość z wojskiem, policją albo Strażą Graniczną? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo była wszechstronnie uzdolnioną dziewczyną. Była laureatką wojewódzkiej olimpiady chemicznej. Bardzo zdolna i miła uczennica, z bardzo dobrymi wynikami w nauce, zainteresowana wszystkim, pytająca. Nam, nauczycielom, bardzo trudno ogarnąć, że ta tragedia właśnie ją spotkała, podkreślali pedagodzy. Jednak nie samą nauką żyła Agata. Miała sporo przyjaciół, w gronie których spędzała niemal każdą wolną chwilę. Bardzo lubiła jeździć na rowerze przez cały rok, bez względu na pogodę, sama albo z przyjaciółmi. Nawet po kilka godzin dziennie doskonale łączyła naukę z zainteresowaniami i życiem towarzyskim. Co robiła w parku o tej porze? Według biegłych do zabójstwa doszło w sobotę wieczorem między godziną 22 a 24, czyli ponad dziesięć godzin przed odnalezieniem jej zwłok. Agata zginęła od jednego ciosu nożem zadanego w klatkę piersiową. Do śmierci doszło w wyniku uszkodzenia wątroby i aorty. Cios był mocny, głęboki, spowodował olbrzymie spustoszenie wewnątrz organizmu. Obrażenia były tak duże, że nawet szybka pomoc lekarzy na niewiele by się zdała. To jeden z tych klasycznych przypadków, kiedy medycyna bywa po prostu bezradna. Olbrzymim znakiem zapytania był motyw zbrodni. Agatę zamordowano w sobotni wieczór. Ponad wszelką wątpliwość zabójstwa nie dokonano na tle seksualnym. Ciało kobiety nie było rozebrane, a oprócz pojedynczej rany kłutej, zadanej prawdopodobnie przy użyciu noża w okolice serca, nie znaleziono innych obrażeń. Sprawcy raczej nikt nie spłoszył, bowiem miał czas na prowizoryczne ukrycie zwłok. Można domniemywać, że gdyby chciał zgwałcić nastolatkę, raczej nikt by mu w tym nie przeszkodził, bo rzadko kto zapuszczał się w tę dziką okolicę. Z drugiej strony, ta część parku, w której znaleziono zwłoki, jest raczej ponura i pomysł jeżdżenia tam rowerem samotnie po zmroku wydawał się dziwny. Trudno było zrozumieć, co robiła tutaj nastolatka. Jako przyjezdna mogła nie znać specyfiki tego miejsca. Może szukała skrótu przez park? Może z kimś się umówiła w tej okolicy? Jedna z tak zwanych kierunkowych wersji śledczych zakładała, że powodem śmierci mogła być chęć kradzieży roweru, którym poruszała się dziewczyna. Może doszło do walki, w czasie której sprawca zadał śmiertelny cios? Dla policjantów równie zagadkowy był brak jakichkolwiek śladów obrony na ciele zamordowanej dziewczyny. Czyżby zabił ją ktoś, kogo znała, komu ufała, ze strony którego nie spodziewała się żadnego zagrożenia? Na zwłokach nie było żadnych otarć, siniaków, podbiegnięć krwawych, jedynie śmiertelna rana zadana nożem. Ponad wszelką wątpliwość nie zaatakowano dziewczyny, kiedy jechała rowerem. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna stała, kiedy napastnik zadał jej śmiertelne pchnięcie. I znowu powracało pytanie dlaczego się nie broniła, dlaczego była zaskoczona ciosem. Równie zagadkowa była pora zabójstwa grzeczna dziewczyna, która do tej pory nie sprawiała żadnych kłopotów wychowawczych ani w domu rodzinnym, ani w szkole. W ostatnim dniu swojego życia obiecała wrócić do domu najpóźniej około godziny dwudziestej. Po raz pierwszy nie dotrzymała danego słowa. Co takiego się stało, że została dłużej w trójmieście? Co robiła do tak późnej pory? Dlaczego nie powiadomiła o spóźnieniu rodziców? Czyżby ktoś się uwięził, przetrzymywał? Nie miała szansy ucieczki? Śledczy mnożyli pytania, na które nie potrafili udzielić odpowiedzi. Aż nie chce się wierzyć. Niespełna tydzień po ujawnieniu zwłok nastolatki pojawiły się szokujące informacje, które rzucały zupełnie nowe światło na zbrodnie w Gdańsku. Wynikało z nich, że dziewczyna miała popełnić samobójstwo. Według reportera jednej ze stacji radiowych nastolatka w ostatnim czasie przed śmiercią szukała w internecie informacji o sposobach na szybkie i skuteczne pozbawienie się życia. Co nią kierowało? Czy miała powody do tak drastycznego kroku? Dlaczego nikt nie zauważył autodestrukcyjnego zachowania dziewczyny? A może doskonale się maskowała? Dlaczego ludzie, którzy świetnie prosperują na co dzień, popełniają samobójstwa? Człowiek sukcesu, dziecko wychowywane w szczęśliwej rodzinie, osoby, które prowadzą normalne życie, nagle załamują się i decydują na taki krok. Wraz z rozwojem nauki o samobójstwach, to jest suicydologii, zauważono ciekawe zjawisko. Coraz częściej osoby, które mają teoretycznie wszystko, dopada syndrom beznadziejności. Można być zdrowym psychicznie, ale odczuwać brak sensu w życiu. Takie odczucie nie zależy od tego, co i ile mam. Ktoś może mieć pieniądze, sławę, rodzinę, a mimo to odbierać swoje życie jako mało satysfakcjonujące, stwierdziła niedawno psycholog Małgorzata Artymiak w wywiadzie dla wirtualnej Polski. Niesłychana, a raczej wstrząsająca hipoteza o samobójstwie siedemnastolatki miała jednak pewne niedoskonałości. Nie udało się wyjaśnić, co stało się z rowerem, którym podróżowała Agata w ostatnim dniu swojego życia. Nie wiadomo również, co stało się z nożem, którym miała sobie zadać śmiertelny cios. Czyżby miała wspólnika, który go zabrał? Internauci nie pozostawili suchej nitki na takich domniemaniach. To jest wyjątkowo ordynarna hipoteza kto popełnia samobójstwo godząc się samemu nożem. To nie jest Japonia, by popełnić sepuku. Rozumiem, skoczyć z mostu, powiesić się czy połknąć fiolkę, środków nasennych, ale wbić sobie nóż i w bólu męczyć się kilka być może godzin, leżąc i krwawiąc na mrozie? Bzdura. Nie wierzę w żadne samobójstwo. Jak policja nie potrafi znaleźć sprawcy, to wymyśla samobójstwo, by się opinia publiczna odczepiła. A może miała nóż w kieszeni? Jechała i się przewróciła. Ktoś przechodził, zabrał ten rower i pomyślał, że ona jest piana. W sumie to bez sensu. Mam nadzieję, że ta sprawa szybko się wyjaśni. Jeśli chciała popełnić samobójstwo, to po co jechałaby aż do Gdańska, aby później leżeć w jakimś parku? To chyba lepiej wziąć tabletkę i zasnąć we własnym łóżku. To, co wydawało się irracjonalne, mimo wszystko było analizowane przez śledczych. W połowie marca 2015 roku szefowa prokuratury rejonowej Gdańsk-Oliwa w rozmowie z dziennikarzem portalu trójmiasto.pl stwierdziła. Co do samego postępowania w sprawie śmierci siedemnastolatki, to jest ono w toku. Wciąż pojawiają się nowe okoliczności, które badamy, jednak nie są to okoliczności o charakterze przełomowym. Wciąż oczekujemy na ekspertyzy. W obecnej chwili powiedzieć mogę tylko, że wątek dotyczący samobójstwa również brany jest przez prokuraturę pod uwagę. Zaatakował ją jakiś żul albo dresiarz. Mijały kolejne tygodnie. W śledztwie nie było żadnego przełomu, a przynajmniej żadne rewelacje nie docierały do opinii publicznej, która była zbulwersowana śmiercią Agaty. Sprawa wyglądała na niezwykle trudną, a jednocześnie zagadkową. Z doniesień medialnych wynikało, że młoda i pełna pasji siedemnastoletnia dziewczyna u progu dorosłego życia zginęła od jednego precyzyjnego ciosu nożem. Zwykli ludzie długo nie mogli pogodzić się z tą bezsensowną śmiercią, czemu dawali wyraz na forach społecznościowych. To tragiczne i okrutne, że znalazł się jakiś zwyrodnialec, dla którego życie ludzkie nie stanowi najmniejszej wartości. A jeśli wziąć pod uwagę, że motywem była kradzież roweru, to całe to straszne zdarzenie nabiera jeszcze większego, szokującego wymiaru, a ten kto to zrobił, nie zasługuje na litość. To podła kanalia, człowiek wyzuty z jakichkolwiek uczuć. Jakiś dresiarz, żul zaatakował ją o głupi rower i raz dźgnął, zabił, zaciągnął w krzaki. A Agata już nie założy rodziny, nie pojawią się nowe pokolenia, jej dzieci i wnuki przez zwykłego śmiecia i rower za tysiąc złotych. Takich powinniśmy wieszać publicznie z telewizją transmitującą wydarzenie. Swoją drogą, patrzcie, jaki tempak, by po zabójstwie ukraść jeszcze rower, musiał ją w te krzaki zaciągnąć. Moim zdaniem, właśnie motywacja rabunkowa jest najbardziej prawdopodobna. Za dużo mniejsze kwoty ludzie życie tracili. Zrzucenie siedemnastolatki z roweru i jego kradzież to z pozoru dla dorosłego mężczyzny żaden wysiłek fizyczny, więc i łatwy zarobek, ale tak jak pisałem wcześniej i jeszcze raz powtórzę, coś jednak musiało pójść nie po myśli napastnika. Dlatego użył noża. Jakaś szarpanina czy krzyk mogły sprawić, że chciał ją uciszyć, żeby odpuściła, stąd tylko jeden cios. Niestety śmiertelny. Ja stawiam na jakiegoś tępego dresa, który połasił się na łatwy zarobek. Nóż wziął dla zastraszenia ofiary, bo tylko jedna rana mogłaby wskazywać na to, że nie planował zabić. Może nawet wyskoczył i dźgnął dziewczynę jak jechała rozpędzona bądź podjęła jakąś walkę. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewał, więc spanikował, po amatorsku zaciągnął zwłoki w krzaki i wsiadł na rower. Na pewno chciał jak najszybciej i jak najdalej odjechać, więc nie wierzę, że uciekając na tym rowerze, a musiał oddalić się co najmniej parę kilometrów, to żadna kamera go nie uchwyciła. Jedną z rutynowych czynności było odtworzenie ostatnich godzin życia zamordowanej dziewczyny. Z tym nie było większego problemu. Sobotę rano wyjechała z rodzinnego Wejcherowa do trójmiasta. Razem z koleżanką miała pojechać na dni otwarte na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Planowała tam studiować, chciała poznać mury przyszłej uczelni. Zabrała ze sobą rower, bo po zajęciach na uniwersytecie planowała trochę pojeździć po Gdańsku, spotkać się ze znajomymi. Początkowo wszystko przebiegało według ustalonego planu. Świadkowie widzieli ją na uniwersytecie, kilka razy zarejestrowały ją kamery ulicznego monitoringu. Stosunkowo łatwo było wyłowić ją z ulicznego tłumu, bo w lutowe popołudnie rzadko kto jeździ na rowerze. Tym bardziej, że jej jednoślad był dość charakterystyczny jaskrawożółty, z prostą kierownicą i zamocowaną saszetką na narzędzia. Zawsze miała je przy sobie, by w przypadku jakiejkolwiek awarii naprawić rower. Agata, jak wynikało z późniejszych komunikatów policyjnych, ubrana była w czerwono-czarny polar. Na głowie miała ciemną bawełnianą czapkę, a na szyi tak zwaną arafatkę w czarno-białą kratę. Była ubrana w czarne dżinsowe spodnie oraz czarne sportowe sznurowane buty marki Nike. Miała też czarny sportowy plecak z napisem Inwekt na przedniej kieszeni. Ostatni raz widziano ją w sobotę o godzinie 17.21 przy hipermarkecie Real przy ulicy Koło w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery sklepowego monitoringu. Później poszła pojeździć na rowerze po parku w Gdańsku-Brzeźnie. Około godziny 18.00 dzwoniła stamtąd do rodziców, uprzedzając, że wróci do domu przed godziną 20.00. To był ostatni znak życia od niej. Potem już nie dzwoniła. Zdenerwowani rodzice wielokrotnie próbowali skontaktować się z córką, nastolatka nie odbierała telefonu. Zrozpaczeni powiadomili policję o jej zaginięciu. Kilkanaście godzin później poinformowano ich o zwłokach odnalezionych w Gdańsku brzeźnie. To nie jest wiek na umieranie. Przez kilka tygodni, zanim zatrzymano podejrzanych w tej sprawie. Trwały intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze, o których ze zrozumiałych względów nie informowano opinii publicznej. Potem okazało się, że śledczy już w marcu dysponowali dokumentami, które rzucały zupełnie nowe światło na śmierć Agaty. Z opinii toksykologicznej tragicznie zmarłej wynikało, że feralnego dnia była pod wpływem kilku silnych środków farmakologiczno-psychotropowych. To była mieszanka leków o różnym stężeniu. Niektóre z nich są dostępne jedynie na receptę. Zabójczo niebezpieczny koktajl. Wprawdzie specjaliści od dawna biją na alarm, że z roku na rok Polacy kupują coraz więcej antydepresantów, niemniej droga od ich zażywania do perfekcyjnie zaaranżowanego samobójstwa jest daleka. Niemniej i taką hipotezę coraz częściej brała pod uwagę tak policja, jak i prokuratura. To kłóciło się z tym, jaki obraz zmarłej budowała jej rodzina, przyjaciele i znajomi. Agata była bardzo dobrą uczennicą, nie sprawiała żadnych problemów ani w domu, ani w szkole. Uśmiechnięta niemal w każdej sytuacji, pełna życiowej energii, a jednocześnie trochę zamknięta w sobie. Może dlatego prawdziwych przyjaciół mogła policzyć na palcach jednej ręki. Niekiedy kilka razy w tygodniu przychodziła do jednego z hospicjów w Trójmieście, by pomagać ciężko chorym ludziom. Nie wyobrażam sobie, by Agata myślała o samobójstwie. Ona miała dopiero 17 lat, snuła plany na przyszłość. To nie jest wiek na umieranie, zeznało w śledztwie kilku świadków. Bomba wybuchła pod koniec maja 2015 roku, trzy miesiące po śmierci Agaty. Z ustaleń śledczych wynikało, że zmarła sama zaplanowała swoją śmierć, a w swoje plany wciągnęła najbliższą przyjaciółkę. Miała przy tym być jedna z jej koleżanek, mieszkanka gdańska, Wiktoria M., która zabrała nóż, ukryła ciało w krzakach, a na końcu wzięła rower Agaty. To ona usłyszała zarzut zabójstwa na prośbę i za zgodą pokrzywdzonej. Odmówiła składania szczegółowych wyjaśnień. Jestem niewinna zapewniała policjantów, a potem prokuratora. To było samobójstwo, a ja jego biernym świadkiem. Agata sama wbiła sobie nóż, nie mam nic wspólnego z jej śmiercią. Widziałam, jak wbijała sobie nóż, ale nie mogłam odwieść jej od tego czynu. To było takie straszne. Wedle jej relacji, Agata, leżąc na ziemi, zamachnęła się i zadała sobie jeden silny cios w okolice wątroby. Przyznała się, że jedyną jej winą było ukrycie noża i roweru, tak by śmierć przyjaciółki wyglądała na zabójstwo przez nieznanego sprawcę. Po co ten niezrozumiały, choć tragiczny teatrzyk? Według Wiktorii Agata straciła sens życia z powodu kłopotów zdrowotnych. Zdiagnozowana przed rokiem choroba kręgosłupa pogrzebała marzenia o pracy w służbach mundurowych i dlatego od kilku miesięcy nosiła się z zamiarem samobójstwa. Nie chciała, by jej rodzina miała jakiekolwiek wyrzuty sumienia i żyła z piętnem tych, których córka-wnuczka odebrała sobie życie, dlatego wpadła na pomysł sfingowania samobójstwa. Potrzebowała tylko wspólniczki, która miała ukryć narzędzia dramatu. Swój plan wtajemniczyła swoją najbliższą przyjaciółkę, Wiktorię. Drugą zatrzymaną tego samego dnia osobą była Aleksandra L., która usłyszała zarzut zacierania śladów i zapewnienia fałszywego alibi głównej podejrzanej. Wprawdzie nie było jej na miejscu dramatu, niemniej w sobotni wieczór spotkała się z Wiktorią M i pomagała jej zamaskować miejsce tragedii. Z drugiej strony to dzięki jej szczegółowym wyjaśnieniom udało się odtworzyć kulisy wydarzeń z lutego 2015 roku. Na celowniku śledczych. Śledztwo w sprawie śmierci Agaty G. należało do trudnych i skomplikowanych, a z podobną sprawą nawet najstarsi trójmiejscy śledczy nie mieli do czynienia. Sporządzenie aktu oskarżenia nie oznaczało, że łatwiejsze będzie wydanie wyroku w tej sprawie. Pomorska Temida musiała udowodnić winę oskarżonej o zabójstwo młodej kobiety, która cały czas podtrzymywała w swoich wyjaśnieniach, że było to samobójstwo, którego ona była tylko świadkiem. Jest to nieprawdopodobna historia dla nas, policjantów, także. Natomiast o mechanizmie zbrodni nie chcę na razie mówić. Myślę, że ta sprawa będzie wielokrotnie opisywana kiedyś, także w podręcznikach kryminalistyki i kryminologii. Mogę powiedzieć, że była wyjątkowa. Przygotowana. Natomiast żadna zbrodnia nie jest nie do wykrycia, tłumaczyła trójmiejskim dziennikarzom młodsza inspektor Ewa Pachura, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która dowodziła grupą prowadzącą sprawę. Podczas rozpytania na twarzy Wiktorii, co mnie najbardziej zdziwiło i szokowało, nie było widać żadnych uczuć, opowiadał przed kamerami telewizji TVN jeden z policjantów. Ona opowiadała o przebiegu zdarzeń bardzo swobodnie, nie miała żadnych zahamowań. To było dla mnie bardzo dziwne, bo jakby nie było, to jeszcze dziecko. Obie dziewczyny, jak ujawniła policja, od pierwszych dni śledztwa były na celowniku śledczych. Doskonale się znały, chodziły do jednej klasy w liceum, były serdecznymi przyjaciółkami. Wiktorię M przesłuchano jako świadka, nazajutrz po ujawnieniu zwłok. Wtedy jeszcze nie było przeciwko niej żadnych obciążających dowodów, chociaż, jak twierdzą trójmiejscy policjanci, od początku było jasne, że coś wiedziała o tej sprawie, ale nie chciała zdradzić prawdy. Inna rzecz, że to ona, kilka tygodni później, dostarczyła śledczym pierwszą poważną poszlakę. Przebywając w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, uaktywniła telefon tragicznie zmarłej dziewczyny, którego cały czas poszukiwała policja. Dla śledczych to był ewidentny dowód, że dziewczyna coś ukrywa, kręci, wręcz kłamie. Tylko dlaczego? Odpowiedź na to pytanie była kluczem do rozwikłania zagadki dramatu, który rozegrał się 21 lutego 2015 roku. W czasie pobytu w tymże szpitalu jednej z tamtejszych pacjentek próbowała pomóc popełnić samobójstwo. Z zeznań trzech pacjentów szpitala wynikało, że dziewczyna chwaliła się im, jakoby doprowadziła do śmierci Agaty, i że czuje się winna jej śmierci. Blefowała, chciała im zaimponować, a może zdobyła się na wyjątkowo szczere wyznania. Była świadkiem dramatu. Musiała zabić. Nie wiadomo, gdzie i kiedy powstał pomysł samobójstwa i kto w ogóle pierwszy rzucił tę myśl. Czy autorem tego czarnego scenariusza była Agata, czy Wiktoria? Ponad wszelką wątpliwość, zdaniem trójmiejskich śledczych, to była misternie przygotowana zbrodnia. Od początku były w tej sprawie fakty, które dawały wiele do myślenia. Od choćby czapka nasunięta na twarz ofiary, według psychologów. Często zdarza się, że jeśli zbrodniarz i ofiara są ze sobą emocjonalnie związani, ten pierwszy zakrywa twarz albo przynajmniej oczy. W tym przypadku sugerowało to, że zabójstwa dokonał człowiek emocjonalnie związany z Agatą. Wiktoria była doskonałym potwierdzeniem tej hipotezy. Jedną z ważniejszych opinii w tej sprawie sporządzili biegli z Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych w Poznaniu, którzy przeanalizowali pamiętnik Wiktorii M., znaleziony w miejscu jej zamieszkania. Dziewczyna prowadziła go od końca lutego 2015 roku przez ponad dwa miesiące. Zabezpieczone przez śledczych ponad 100 kartek było obrazem jej przemyśleń, emocji i cech psychologicznych. Miała tam zapisywać to, co się naprawdę zdarzyło w Gdańsku tragicznego wieczora. Kilka razy zamiast słowa samobójstwo padło tam słowo morderstwo. Tym samym było jasne, że Wiktoria, która była świadkiem tego dramatu, musiała zabić. Jak informowała w trakcie śledztwa gdańska prokuratura, biegli stwierdzili, że podejrzana jest rozchwiana emocjonalnie, wykazuje brak hamulców etycznych, tendencje agresywne i autoagresywne, skłonności do naruszania norm społecznych. Uczucie empatii przeplata z uczuciem zadawania bólu. Pomimo nasilonej samokontroli i próby zatajenia faktów, wyraża w nim przyznanie się do popełnienia zarzucanego jej czynu. W tej samej opinii biegli stwierdzili, że w ostatnim dniu swojego życia Agata charakteryzowała się wysokim potencjałem samobójczym, ponadto zachodziło duże prawdopodobieństwo jej aktywnego udziału we własnej śmierci. Ponadto nie można było wykluczyć, że samo pozbawienie życia nastąpiło ręką obcą, za zgodą pokrzywdzonej. Inni biegli, którzy oceniali stan jej zdrowia w momencie popełnienia zarzucanego jej czynu, stwierdzili, że młoda kobieta nie jest chora psychicznie, nie jest upośledzona umysłowo, a feralnego dnia miała pełną zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Oznaczało to, że Wiktoria M. jest poczytalna i mogła odpowiadać za swoje czyny. Nigdy nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem. Proces w tej trudnej sprawie rozpoczął się 1 lipca 2016 roku. Od początku budził wiele kontrowersji, co nie było zaskoczeniem, bo zawsze tak jest, kiedy w grę wchodzi tak zwane samobójstwo wspomagane. Niewiele wiadomo o jego kulisach, bowiem po odczytaniu aktu oskarżenia wyłączono jawność procesu. Moja klientka jest niewinna. Obecność przy śmierci Agaty nie oznacza jeszcze bycia winnym zabójstwa. Nasza linia obrony od początku jest taka sama. Dziewczyna popełniła samobójstwo. Prokuratura nie ma dowodów, które potwierdzałyby jej wersję. Mówił dziennikarzom Dariusz Strzelecki, obrońca Wiktoriem. M. Zebrany przez nas materiał dowodowy w całości uprawdopodobnia zarzut zabójstwa. Stwierdziła przed rozpoczęciem procesu prokurator Agnieszka Nikel-Rogowska z prokuratury okręgowej w Gdańsku: Wątpliwości zawsze są, ale jestem przekonana, że ten proces je wszelkie rozwieje. Prokurator wnioskował o karę 15 lat pozbawienia wolności, obrońca o uniewinnienie. W ostatnim słowie Wiktoria w bardzo emocjonalnym wystąpieniu, które odczytała z kartki skierowała kilka słów do matki tragicznie zmarłej nastolatki. Żałuję, że wtedy przy niej byłam i jej nie pomogłam, że nie szukałam dla niej pomocy. Było dla niej mnóstwo rozwiązań, ale nie takie. Wiktoria M. została skazana na karę 11 lat więzienia oraz zapłatę odszkodowania w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz matki zamordowanej dziewczyny. Kobieta wnioskowała o 250 tysięcy złotych. Aleksandra L. za zacieranie śladów popełnionego przestępstwa usłyszała wyrok roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Jeszcze nigdy, ani ja, ani moi koledzy, nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, uzasadniał wyrok sędzia Bartosz Kasin. Pomorska temida nie miała wątpliwości, że to Wiktoria wzięła do ręki nóż i zadała nim ten jeden śmiertelny cios. To na pewno nie było samobójstwo, po którym oskarżona posprzątała, lecz klasyczne zabójstwo, mówił sędzia. Mamy do czynienia z zabójstwem, najpoważniejszą zbrodnią, jaka znajduje się w kodeksie karnym. Dowody są wystarczające i pasują do siebie, a ustalony stan faktyczny jest spójny. Nic nie zostało w tamtym tragicznym dniu pozostawione przypadkowi, Dziewczyny bardzo dokładnie ustaliły i trasę, i miejsce, oraz to, w jaki sposób ma być zadana śmierć. Rzeczywiście było tak, że dziewczyny umówiły się od początku, że to Wiktoria zabije Agatę. Obie strony wniosły apelację od wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Oskarżyciel ponownie wnioskował o zaostrzenie kary do 15 lat więzienia. Obrońca o uniewinnienie. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał, że kara 11 lat pozbawienia wolności jest współmierna do stopnia i winy oskarżonej, i na początku kwietnia 2018 roku w całości oddalił obydwie apelacje. Pomimo praktycznie nieograniczonych możliwości udzielenia pomocy przyjaciółce, która przestała chcieć żyć, Wiktoria M. w żaden sposób jej nie pomogła, a wręcz przeciwnie aktywnie włączyła się w zaplanowanie śmierci pokrzywdzonej stwierdził sędzia w ustnym uzasadnieniu prawomocnego wyroku.